Witam serdecznie. Dzisiaj będzie o słynnej rudej Skodu, przemocowej agresorce z Komitetu Obrony Demokracji, która nie cofnęła się nawet przed bardzo silnym uderzeniem 75-letniego staruszka. Dlaczego to zrobiła? Ano dlatego, że nie chciał przed nią uklęknąć i zacząć jej tam majstrować przy butach. I to publicznie. I za to zdaniem tej pani należy się takie bardzo silne uderzenie z oburącz w klatkę piersiową, podkreślam, w 75-letniego staruszka. Tego typu agresorowych zachowań tejże pani w sieci jest udokumentowanych całkiem sporo. Kobieta jest arogancka, chamska, pyskata i jak już przed chwilą powiedziałem, przemocowa. I teraz właśnie ta oto kobieta, podczas gdy swoimi okrzykami zakłócała obchody związane z dniem weterana na placu Piłsudskiego w Warszawie, dostała splaskacza, po prostu została spoliczkowana. No, jak myślicie, jak zareagowała? Czy zrobiła tak, że w sumie ja jestem dużo bardziej przemocowa i to przemocowa fizycznie, niż spotkała mnie przemoc, w związku z tym kto przemocą wojuje, to on przemocą obrywa, spoko, nic się nie stało, przyjmuje to na klatę, a w tym wypadku na pysk? No nie. Ta pani oczywiście zrobiła z siebie wielką ofiarę. Jeszcze na filmiku to dokumentującym od razu zawołała policję. Rzecz jasna, nie jest mi wiadome, żeby sama zgłaszała się wcześniej na policję w związku ze swoimi przemocowymi fizycznymi zachowaniami. Cały temat został natychmiast podchwycony przez media takie jak na przykład Newsweek, który, nie mówiąc całej prawdy, który wycinając kompletnie kontekst związany z tym, że pani Ruda z Kodu jest po prostu osobą przemocową, która już nieraz dopuściła się ataków fizycznych, zrobił z tejże pani biedną kobitkę, która to rzekomo dostała w twarz, prawie że została pobita za to, że krzyczała konstytucję. Jest to nieprawda, kompletnie nieprawda. Ta pani, jeśli dostała, za przeproszeniem, w twarz, to dostała za całokształt swojej twórczości. Za to, że po prostu chodzi i agresoruje, w tym przypominam, nie cofa się nawet przed biciem starszych osób, co nie zostało powiedziane i natychmiast ta lewa strona, czy też nie wiem jak to nazwać, bo ja nie chcę obrażać lewej strony, dla mnie lewa strona to jest SLD, a SLD nie posuwa się w tej chwili do takich sytuacji, zdaje się, że z kodziarstwem sobie nie randkuje, więc powiedzmy to po prostu kodowa strona barykady. No, oni żadnych konsekwencji nie ponoszą, prawda? Oni atakują policjantów, oni zachowują się chamsko, zachowują się arogancko, oni grożą często nawet pobiciem, to widzicie nawet na moich filmach i nic za to ich nie spotyka. Oni uważają, że represją jest nawet wylegitymowanie. Gdy taki kodomita zostanie po prostu poproszony przez policjanta o dowód osobisty, to już uważa to za wielką szykanę. Tymczasem inne osoby bez problemu i prawie że od razu odsądza się od czci i wiary za to, że zrobiły ułamek tego, co ci ludzie robią. I to jest coś, co moim zdaniem powinno być tematem na jakby, mam powiedzieć, takiego bardziej poważnego vloga i bardziej dokładną analizę właśnie, co z takimi ludźmi robić. Bo to jest przecież nie pierwsza tego typu sytuacja, gdy osoba zachowująca się nagannie, wręcz prowokująca, chamska, atakująca, spotkała się z jedną z kilku wersji możliwych reakcji i niezależnie od tego, co się zrobi, to jest źle. Jeżeli taką napastniczkę pozwie się do sądu, to wtedy jest wielkie krzyczenie, że jak tak można, jak można tutaj moją wolność ograniczać, ja przecież tylko staruszka uderzyłam, no oczywiście tutaj nie mówię to o tej pani, tylko sobie tak parafrazuję, a to od razu do sądu, jak ty tak możesz, ja wyłysieję przez ciebie boraka, przez ciebie dostanę. No jak dostanie się splaskacza, to znowu oni natychmiast idą do sądu. Także to o tym wszystkim będę chciał mówić w tym vlogu, o tej jednej wielkiej hipokryzji, o tej dwulicowości, o tej po prostu niesamowitej niesprawiedliwości. Bo o ile panią Rudą z Kodu
Wedle tego, co wiem, nie spotkał żaden, ale to żaden, nic ją nie spotkało, żadna konsekwencja jej zachowania. Przypominam, dobrze udokumentowanych, przemocowych zachowań fizycznych, w tym przeciwko starszym ludziom. O tyle pani, która dała jej splaskacza, no natychmiast poniosła konsekwencje. Ta pani nazywa się Dominika Arendt-Witthen. Natychmiast te lewicowe kodofilne media, tak będę mówił, kodofilne media, na przykład Newsweek Polska, natychmiast pokazały jej twarz, podały jej imię i nazwisko, a kobieta, no, że się tak wyrażę, ma z tego tytułu, no, teraz bardzo, bardzo dużo nieprzyjemności. Na grupach kodziarskich krąży jej zdjęcie z imieniem i nazwiskiem, chociaż próbują sobie ustalić w tym momencie jej imię i nazwisko, i to już jakoś kodziarzom w żaden sposób nie przeszkadza. Podobnie jak nie przeszkadzało natomiast, jak podobnie jak im nie przeszkadzało, gdy ujawniono imię i nazwisko, zdjęcie policjanta i też próbowali dowiedzieć się kodziarze, gdzie facet mieszka, i mimo że był policjantem, to wiele takich, no, nieprzyjemności na niego spadło. Tutaj w tej kobiecie w tym momencie ze strony kodziarstwa moim zdaniem grozi realne niebezpieczeństwo. Natomiast zamiast ochrony policji, którą moim zdaniem powinna dostać, i to została zwolniona z funkcji pełnomocnika wojewody dolnośląskiego. Teraz tak, żeby nie było wątpliwości, ja nie popieram przemocy. Ja nie popieram to, że ta pani dała się sprowokować, bo moim zdaniem tutaj doszło do prowokacji całokształtem twórczości tej pani, a nie tym, że sobie przyszła i zaczęła drzeć konstytucja, tylko całokształtem i tym, co również wcześniej się darła przed dostaniem plaskacza, nie tylko bezpośrednio przed tym. Także nie popieram przemocy, tak? Nawet jeśli zostanie sprowokowana. Natomiast jeżeli wyciągamy konsekwencje za zwykłe spoliczkowanie, to ja się pytam, kiedy wreszcie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec Rudej Skodu za to, że uderzyła o tak bardzo, bardzo silne starszego pana. Słuchajcie, tam w mojej ocenie doszło do spowodowania zagrożenia utraty życia lub zdrowia. To już starszy pan, 75 lat. Gdyby ten pan się przewrócił, mógł uderzyć się w tył głowy, tam były krawężniki, mógł tam nie przeczyć tego. Ja mówiąc już o tym, że ten pan został, no, niesamowicie upokorzony. Na grupach kodowskich jest wycięty sam ten fragment, jak pan jest o tak atakowany, razem z takim fragmentem o kobieta mnie bije, i robi się z tego pana Bóg wie jakiego, takiego maminsynka, takiego ciamajdę, że proszę bardzo, tutaj kobieta go uderzyła, on nie wiedział jak zareagować. Ja się pytam, jak ten pan miał zareagować? Bo jestem przekonany, że gdyby ten pan, no tak naprawdę to można zareagować na dwa sposoby. Albo pozew, albo przemocą na przemoc, prawda? I wiem z własnego doświadczenia, wiemy wszyscy z mediów, że to tak nie działa. Najlepszy tutaj jest przykład, to jest pan Janusz Korwin-Mikke i pan Boni. Może pamiętacie, pan Boni był uprzejmy łgać publicznie, że nie był, powiem to bardzo to spłycę, bo nie chodzi tutaj o przedstawianie całej sytuacji, był uprzejmy łgać, że nie był agentem. Pan Korwin twierdził, że był agentem. W związku z tym pan Boni bardzo brzydko się wyrażał o panu Korwinie, a pan Korwin zapowiedział, że jak udowodni, że jednak Boni był agentem, to da mu w mordę. No i potem się okazało, że Boni sam się musiał przyznać, że jest agentem, bo chciał tam gdzieś kandydować, no i pan Korwin spełnił swoją obietnicę, dał mu splaskacza. Nawet nie przy kamerach, tak jak ta pani Ruda z Kodu, jak dybiła tego staruszka, tylko w gronie ludzi kulturalnych, jak to powiedział. Co zrobił Boni? Natychmiast poleciał z tym do sądu. Natychmiast, prawda? Podobna sytuacja jest na przykład z Rafoniksem i słynnym, no, akcją z plaskaczem w McDonaldzie. Wszyscy pamiętamy, no i oczywiście w tamtej sytuacji, co poszło do mediów, to to, że Korwin dał w mordę Boniemu tak zupełnie za nic. Taki przemocowy, starszy pan, który po prostu chodzi i daje w ryja, nie? Sytuacja z YouTube'owego podwórka. Rafoniks,
Tak, Rafonix, tak, bo on się zawsze myli z Rafatusem. Rafonix, tylko nie bronię, żeby nie było wątpliwości. I sytuacja teraz też była bardzo szeroko opisywana, jak to Rafonix dał znowu, spoliczkował jakiegoś tam młodocianego wyrostka w McDonaldzie, nie? Że tutaj dziecko bije. Okej, dzieci bić nie wolno. Tylko też ci wszyscy, którzy krytykują tego Rafonixa, zapomnieli powiedzieć, że ten gnojek go stalkował, podawał jego miejsca, gdzie on mieszka, czyli mniej więcej robił to, co w tej chwili zrobiono Klocuchowi, co generalnie społeczności internetowej się nie podoba, prawda? Go wyzywał, go prowokował, on wręcz go wyzywał do tego, żeby ten przyszedł i dał mu w mordę. No mu wręcz powiedział, no słaby jesteś, miętki, nie przyjdziesz, nie dasz mu w mordę, w końcu mu powiedział, gdzie jest, nie? Że nawet to nie było to, że on się o to prosił, on tego wręcz wymagał, dostał to, czego chciał, nagle wielki, biedny został uderzony, tak? Czyli przemoc fizyczna jako odpowiedź na przemoc, również często fizyczną, bo przypominam, że pani Ruda była przemocowa, jeśli chodzi również o warstwę fizyczną, prawda? No to przemoc fizyczna jest źle, bo w tym momencie taka osoba agresywna, przemocowa, natychmiast robi z siebie ofiarę, natychmiast powie, że w ogóle wytnie to wszystko, dlaczego go dostała z plaskacza, zrobi tak, że to wszystko spłyci, zrobi z siebie taką osobę, która dostała w twarz za niewinność, prawda? No właśnie. Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu i wtedy to my będziemy się musieli tłumaczyć z tego, że my jesteśmy źli, my jesteśmy niedobrzy, my jesteśmy przemocowi. Podobnie będzie z panią, zobaczcie, z panią Rudą. Jestem przekonany, że w tym momencie nikt, ale kompletnie nikt, nie wyciągnie żadnych konsekwencji wobec pani Rudej, chociaż ona, moim skromnym zdaniem, powinna odpowiedzieć przynajmniej za ten atak fizyczny na tego starszego pana. Tak nie można robić. Kodziarstwo jest coraz bardziej agresywne. Już w 2016 roku mi grozili pobiciem. I to publicznie, do kamery. Obejrzyjcie sobie materiał, będzie link do niego w opisie. Kod agresor to się chyba nazywa. Dam go też na samym końcu na te 20-sekundowe adnotacje. Dam go tutaj do kart, możecie zobaczyć. To jest moja 30-minutowa relacja z Marszu Kodu. Tam kilka osób wprost grozi mi pobiciem. Są agresywni, są chamscy, próbują wkładać w oczy te trzonki od kamer, próbują od flag, próbują dźgać tym, zachodzą drogę i stają. No strasznie robi. A jeden czy dwóch panów wprost mi mówi, że mi pierdolnie, nie? Takich wielkich, rosłych byków, nie? I to był 2016 rok. Oni od tego czasu się bardzo, bardzo mocno rozkręcili. Widać, teraz już od grożenia przechodzą do słów. Za chwilę stanie się wypadek. To znaczy w tym wypadek, że ktoś właśnie w wyniku takiego ciosu padnie, zrobi sobie krzywdę, albo można nieszczęśliwie kogoś trafić i taki człowiek po prostu od zwykłego ciosu w twarz może po prostu nie przeżyć. Różni są ludzie, na różne rzeczy są chorzy, a kot sobie pozwala coraz bardziej, prawda? Czyli moim zdaniem ta pani powinna odpowiedzieć, ale nie odpowie. Bo w tym momencie, gdyby ktokolwiek próbował jej postawić jakiekolwiek zarzuty, to natychmiast kodziarstwo ze wsparciem właśnie takich mediów jak Newsweek, który moim zdaniem już, no nieważne, no natychmiast zacznie krzyczeć, że to jest odwet, że to jest biedna, skrzywdzona kobieta, na którą specjalnie szukano haków po to, żeby się zemścić za to, że ona śmiała zadzwonić na policję i powiedzieć, że została pobita czy spoliczkowana. Także ta baba już jest bezkarna. Także przemoc fizyczna w odpowiedzi na przemoc fizyczną odpada. Okej, druga opcja, jaka jest możliwa do zrobienia, to nie robienie nic. Problem jest taki, że w momencie, w którym nic się nie robi, to ta strona agresywna, w tym wypadku kodziarstwo, robi się, coraz bardziej się nakręca. Kot powstał mniej więcej w 2015 roku, ja mówię tak bardzo umownie kodziarstwo, bo tam się już narobiło cała masa różnych frakcji, jakieś wiry, osy, cała masa tego jest, także kod używa w całym tym materiale, nawet nazywając tą panią Rudą z kodu, nie wiem, czy ona do Komitetu Obrony Demokracji należy, tak jest po prostu w internecie nazywana, Rudem z kodu. W każdym razie tego typu organizacje pojawiły się w polskiej przestrzeni publicznej od 2015 roku i od 2015 roku robią rzeczy, za które
przynajmniej część ich działaczy powinna trafić za kratki. Zdaje się, że nikt nie trafił, a nawet pan Kijowski, który ma zarzuty za lewe faktury, robi z siebie ofiarę jakiegoś prześladowania za politykę i cały czas łazi po manifestacjach, nawet mu aresztu nie nałożyli, nie? Także i nic się z nimi nie robi. W związku z tym oni się robią coraz bardziej agresywni, tak? Kiedyś to była po prostu taka niechęć. Potem, jak już w 2016 roku widzicie na moim marszu, na relacji mojej z marszu ichnej, to już widać, że jest to przemoc werbalna, bardzo mocna, no wręcz oni się pytają, czy zrobić ci krzywdę, czy sobie życzysz. W kontekście takim uciekaj, bo jak nie, to ci zrobimy taką krzywdę, prawda? Próbują tak w sposób zakamuflowany są być przemocowi. No typu, ty idziesz, staje przed tobą jakaś osoba i staje, żebyś na nią wpadł. Albo cię dźga kijem od flagi i udaje, że to nie ona. Nie? To wszystko jest na tamtym filmie, można zobaczyć. Natomiast teraz już przez ostatnie kilka miesięcy doszło do po prostu agresji fizycznej. I w momencie, w którym teraz ta agresja fizyczna, nie będzie na nią reakcji, to ona się będzie napędzać. Teraz pani Ruda z kodu sobie o tak popycha, za chwilę jakiś kodziarz wyskoczy z pięści komuś w twarz, za chwilę tam się krew zacznie lać. Jestem przekonany, że tym ludziom o to chodzi. Moim zdaniem oni po prostu liczą na odpowiedź. Tak samo jak moim zdaniem, dlatego tak prowokują policjantów, bo liczą, że któryś dostanie gazem przez łeb albo pałą przez łeb i potem będzie krzyczał, abstrahując od tego, jak prowokował, i będą tego krzyczeć, że są biedni, skrzywdzeni, biedni, skrzywdzeni, biedni, skrzywdzeni. Tak będzie, zobaczycie. Także moim zdaniem tak, sytuacja odpowiedzialnie przemocą na przemoc powoduje to, że ci agresorzy natychmiast idą do sądu. I z normalnego człowieka robią bandytę. Niereagowanie sprawia, że się nakręcają. No to co można zrobić? Może pójść do sądu z nimi. No chyba żartujecie. Ja parę razy w życiu poszedłem do sądu z ludźmi, którzy mnie atakowali. Słuchajcie, natychmiast robią z siebie ofiary. Natychmiast. Jakiś koleś to prawie, że już swoim widzom powmawiał, że taki był koleś, który, a nieważne co on tam robił, powmawiał swoim widzom, że go plagiatowałem, powmawiał swoim widzom, że jak przegrał sprawę w sądzie, to zaczął nagrywać jakieś filmy, po których część jego widzów doszła do wniosku, że on przeze mnie kanał stracił, mimo że nie miałem z tym nic wspólnego, a co bardziej hardkorowi stwierdzili, że przeze mnie to on maraka. Także z miejsca idą płakać, z miejsca, od razu taki, wiecie, taki koleś tutaj potrafił być przez rok jakiś ostry, cieszyć się publicznie, że cię zniszczył, wyzywać ci matkę, wyzywać ci żonę, a potem jak on mógł mnie pozwać, czy nie mógł ze mną porozmawiać, no kurde, nagle chcą rozmawiać, nie? Tak to tacy przemocowi, a także porozmawiać. Także słuchajcie, moim skromnym zdaniem nie ma na to właściwej reakcji. Moim zdaniem jedyne rozwiązanie takiej sytuacji jak z tą Rudą z kodu to byłoby właściwe działanie polskich służb. Bo w momencie, w którym ten dziadek by próbował założyć sprawę tej pani Rudej z kodu, to natychmiast zostałby oskarżony o to, że z jakąś miękką fają, która ludzi do sądu pozywa. Tak jak ja zostałem oskarżony przez ludzi, których słusznie pozwałem do sądu i z którymi powygrywałem, bo kłamali na mój temat. Niektórzy już poprzegrywali procesy, a zamiast przyznać się, że kłamali, przeprosić, liczyć na wybaczenie, to kłamią dalej. Łącznie z tym, że mówię, ich fanatyczni widzowie potrafią być czasem przekonani, że przeze mnie raka dostali, łysi chodzą. Czyli tam jeszcze nie łysi chodzą, a już dostali raka. Gubię się w tych narracjach tych ludzi, nie? I ten pan też by został tak samo potraktowany. Jestem przekonany, że tak jak na grupach kodziarzy, że się z niego śmieli, że w zasadzie prowokując go do tego, że powinien tą kobiecie dać w mordę, że proszę bardzo, został uderzony i nie umiał odpowiedzieć, że kobieta go bije, tak jakby próbował pozwać, to było jeszcze bardziej, kobieta go uderzyła, on nie wiedział, co zrobił, musiał ją pozwać. Jakby ją uderzył, byłoby dokładnie to samo, co jest w tej chwili. Dokładnie to samo. Natychmiast pani Ruda z kodu by stwierdziła, że została skrzywdzona, że jest przemocowa. Nic nie robienie, nakręcanie się. Jedyna moja, moim zdaniem, opcja to po prostu polskie służby, które powinny zacząć reagować. Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość, i tutaj mam do nich bardzo poważne zarzuty, bo obawiam się, że możliwe, że robią to specjalnie, robią arcypoważny błąd w ten sposób, że nie reagują.
I to kodziarstwo się nakręca. Gdyby pani Ruda z kodu, po tym jak wiele dni temu pojawił się filmik, jak po prostu uderzyła starszego pana, poniosła za to konsekwencje, to więcej by się nie odważyła tego typu zachowań robić. I by jej tam po prostu nie było na tym placu Piłsudskiego w Warszawie. Tak by było, ale ponieważ PiS kompletnie nic nie robi, ponieważ policja pod rządami PiS tak naprawdę tylko staje i przyjmuje razy, no to takie są potem konsekwencje. I dlaczego mam problemy z PiS? Bo ja wiele razy to mówiłem na swoich vlogach, że moim zdaniem bezczynność służb powoduje samosąd. To, co zrobiła ta pani Dominika, to było nic innego jak samosąd. Wymierzenie samosądu na tej pani Rudej z kodu za całokształt jej przemocy fizycznej i werbalnej. Zrobiła to dlatego, bo służby tego nie zrobiły, które powinny to zrobić. I teraz obawiam się, że PiS-owi może o to chodzić, bo PiS i świadomie nic nie robią, bo wiedzą, że to ludzi wkurza. Bo im bardziej taki kot krzyczy, im bardziej drze mordę za przeproszeniem, im bardziej jest przemocowy, tym bardziej ludzie są na nich wkurzeni. A ponieważ ten kod, tak zwany kod, jest kojarzony z Nowoczesną i z Platformą Obywatelską, to tym więcej ludzi potem głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym paradoksalnie te uliczne zamieszki, te napierdzielanie się, te różne bardzo, bardzo okropne rzeczy są na rękę Prawu i Sprawiedliwości. I teraz tak, mają motyw, mają sposobność. W kryminalistyce to już by wystarczyło, żeby bliżej przyjrzeć się sprawie i wziąć ich do grona podejrzanych. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie wiem. Ale chciałbym, żeby ktoś to sprawdził. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli się vlog podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś mojego w komentarzu. Oglądajcie vlogi od początku do końca w playlistach. Subskrypcję można mi dać, klikając na ten okrągły obrazek z moją rysunkową podobizną. Potem trzeba nacisnąć dzwoneczek. Następnie zaznaczyć, że chce się dostawać w powiadomienia o wszystkich moich vlogach. Zachęcam do obejrzenia kolejnego mojego vloga. Pojawiają ci się w tym momencie 3 propozycje. Jeśli obejrzysz 2, 3, a najlepiej kilka moich vlogów jeden po drugim, to nauczysz algorytm YouTube'a, że należy przestać mnie dyskryminować i zacząć wreszcie polecać moje filmy. Od ostatnimi czasy statystyki kanału wideoprezentacje drgnęły w górę, poprawiają się. Bardzo Wam za to dziękuję. Wiem, że to m.in. dzięki temu, że dajecie łapkę w górę, piszecie komentarze i oglądacie 2-3 moje vlogi pod rząd. Pa, zdrawiam, pa!